Czy widziałaś go ostatnio? Zmarszczyłam brwi, zanim się odezwałam, w pełni przygotowując się do kłamstwa. Ale że kogo? Odpowiedziałam tempo. Moja psychoterapeutka zrobiła pauzę. Mallory, powiedziała tonem, którym zawsze przypominała mi, jak ważne jest mówienie prawdy. Nie wyzdrowiejesz, jeśli nie będziesz ze mną współpracować. Mogę ci powiedzieć, co robić tylko wtedy, gdy wiem, co tak naprawdę się dzieje. Doktor Lucy była trudniejsza do uniknięcia niż moi poprzedni psychiatrzy. To było tak, jakby mogła zajrzeć bezpośrednio do mojego umysłu, a jej pytania były tylko formalnością. Milczałam, uznając bezcelowość odpowiedzi. Przytaknęła, wyciągając swój aż nazbyt dobrze znany notatnik. Zamierzam zwiększyć dawkę klozapiny. Powinna być naprawdę skuteczna w tej dawce, ale istnieje duża indywidualna zmienność w tym, jak ludzie ją metabolizują. Zdecydowała, chcąc zaoferować wyjaśnienie mojego braku reakcji, które nie sugerowałyby, że jestem przegraną sprawą. Odkąd mój ojciec został radnym miejskim, widziałam cienie, a raczej jeden powtarzający się cień. Sylwetka była wysoka, ciemna i nieruchoma. Przerażała mnie swoim wyglądem, ale poza tym nie przeszkadzała mi. Zbliżałam się do domu, którego front był efektownym pokazem bogactwa i skrupulatnego zarządzania nieruchomością. Starannie przycięte żywopłoty okalały kamienną ścieżkę prowadzącą do świeżo pomalowanych drzwi wejściowych i starannie wypolerowanych szyb. Tradycyjnie najpierw nakarmiłam kota i wypuściłam go tylnymi drzwiami. Przez chwilę zwróciłam uwagę na nieprzycięte żywopłoty i trawnik porośnięty chwastami. Jak zawsze powtarzał mój ojciec, tył posesji był porośnięty gęstymi drzewami i niewidoczny dla sąsiadów, więc wymagał mniej konserwacji. Wciąż jesteś szalona, czy już nie? Zapytał mój ojciec, jak zawsze wesoły, z przyjaznym, śnieżnobiałym uśmiechem i nieprzyjaznym spojrzeniem w swoich bystrych, niebieskich oczach. Jego dziecinne i pozbawione złych intencji przekomarzanie się mocno kontrastowało z jego świeżo wyprasowanymi chinosami, wyprasowaną koszulą i wypolerowanymi butami. Wiesz, że nie lubię, kiedy mówisz w ten sposób. Odpowiedziałam zdawkowo. Wzruszył ramionami. Po prostu przygotowuję cię do prawdziwego świata. Jeśli nie nauczysz się ukrywać tego, co psychiczne, zjedzą cię żywcem. Powiedział, wyglądając przez okno na podwórko. Albo po prostu trafisz na oddział. Ostatnie zdanie dodał jako przypomnienie o swojej przewadze nade mną. Kilka razy groził mi, że jeśli się nie poprawię, to trafię do zakładu zamkniętego. Domyślam się, że to pusta groźba, ponieważ jeśli nic innego, to jego publiczny wizerunek ucierpiałby, gdyby wyszło na jaw, że ma córkę wariatkę. Nie martw się, nie zagrożę twoim szansom w kampanii. Powiedziałam, nie mogąc oprzeć się pokusie, by mieć ostatnie słowo. Uśmiechnął się do mnie tak, jak przechodzień patrzyłby na wymiociny na chodniku i wyszedł z pokoju. Wywłaszczasz kościół? Zapytałam z niedowierzaniem. Czy to w ogóle legalne? Jasne, że tak, powiedział, otwierając swoje dziewiąte piwo tego wieczoru. Sam budynek jest świetny, ale jego lokatorzy są okropni. Wziął kolejny łyk z zadowolonym uśmiechem. Świat ma się lepiej bez pieprzonych ćpunów i alkoholików. Ten budynek zostanie teraz znacznie lepiej wykorzystany.
Kościół i jego parafia były niepopularne wśród wyższej klasy Nimby, ponieważ służyły jako schronisko dla bezdomnych, ćpunów i przedstawicieli innych niepożądanych środowisk. Zasoby te były niezbędne do pomocy bezdomnym, ale były nieestetyczne, a mój ojciec nie mógł na to pozwolić. Nie w ramach jego jurysdykcji. A do czego będzie teraz używany? Zapytałam, szukając ukrytego motywu. Pomyślałem, że będzie to doskonałe miejsce na tegoroczną zbiórkę pieniędzy dla społeczności Graham Lake. W moich wnętrznościach pojawiło się rozczarowanie. Wydarzenie to było kiedyś okazją do zbierania pieniędzy dla samotnych matek i obejmowało losowania loterii, akcje i możliwość płacenia za rzucanie owocami lub ciastkami w polityków. Było to niezwykle popularne wydarzenie. Z biegiem lat powoli przekształciło się w medialny lot dla elit politycznego świata, które pozbyły się bałaganu związanego z rzucaniem jedzeniem, po cichu zaczęły sprzeniewierzać zebrane fundusze i potroiły czas poświęcony na przemówienia i oświadczenia na ważne tematy. Cała dusza wydarzenia została wypatroszona, aby wypolerować optykę. Jestem pewna, że bezdomni i głodujący się zgadzają, powiedziałam wstając. Wzdrygnął się na słowo bezdomny, jakby karaluch przebiegł mu po stopie. Jego wyraz twarzy zmienił się, gdy wyczarował ripostę. Pozdrów ode mnie swojego kumpla cienia. Zostawiłem mu piwo w lodówce. Powiedział ze śmiechem, zawsze będąc swoim największym fanem. Moje policzki płonęły czerwienią, więc zamknęłam za sobą drzwi sypialni. I zobaczyłam go. Stał w lewym tylnym rogu mojego pokoju. Zamarłam przy zamkniętym wyjściu z dłońmi przyciśniętymi do drzwi. W pokoju śmierdziało dymem. Z szeroko otwartymi oczami próbowałam dostrzec jego rysy. Sylwetka odwróciła głowę, gdy mnie zauważyła. Zaczęłam panikować, gdy ruszył w moją stronę i tylko częściowo się uspokoiłam, gdy otworzył drzwi mojej szafy i bezszelestnie wślizgnął się do środka. Zostałam sama z resztkami zapachu i walącą klatką piersiową. Otworzyłam torbę, by wypróbować nową receptę na klozapinę. Na zdrowie, przyjaciele! Powiedział mój ojciec, unosząc kieliszek z szerokim i przyjaznym uśmiechem. Nadszedł czas na zbiórkę pieniędzy dla społeczności Graham Lake. Niewątpliwą ironią losu było to, że kościół, który nie służył już bezdomnym, stał się nowym miejscem wydarzenia, a jego witraże, akustyka i duża przestrzeń służyły jako główne atrakcje. Beznamiętnie i bez zastanowienia rozejrzałam się dookoła. Wyglądało to trochę jak przyjęcie weselne. Były tam rzędy białych stołów z zaaranżowanymi miejscami do siedzenia. Pomieszczenie było podzielone między przedstawicieli politycznych i lokalnych wyborców, a metalowe bramki, takie jak te, które można zobaczyć na koncertach, wyraźnie przedstawiały przepaść między politykami miasta a jego mieszkańcami. Z tyłu pomieszczenia znajdowało się dwoje dużych drzwi prowadzących na zewnątrz. Zauważyłam, że drzwi były uchylone, umożliwiając niewielki widok na chodnik na zewnątrz. W tym roku frekwencja była spora. Setki ludzi przyszło na zbiórkę pieniędzy, a kolejne tysiące prawdopodobnie oglądały transmisję. Była to świetna okazja PR-owa dla mojego ojca, który przygotował dla mnie małe przemówienie. Wciąż go nie przeczytałam. Jesteśmy na górze, chodź, powiedział mój ojciec z radością, podekscytowany swoją koleją do przemówienia. Lubił mieć mnie przy sobie. Lubił powtarzać, że posiadanie córki czyni go bardziej godnym zaufania i wiarygodnym dla opinii publicznej. Często zastanawiałam się, czy to był jedyny powód, dla którego ożenił się z moją mamą i miał mnie.
Panie i panowie, mieszkańcy Graham's Lake to ogromny zaszczyt. Przerwał dla efektu, zanim kontynuował, chwytając boki mównicy, na której kiedyś znajdowały się książki z pieśniami i uwielbieniem dla czegoś większego niż on sam. To dla mnie ogromny zaszczyt być tegorocznym głównym mówcą. To wielka radość dla mnie i mojej rodziny. Proszę więc wszystkich o oklaski dla oddanych organizatorów tegorocznego wydarzenia. Powiedział sam, rozpoczynając oklaski, klaszcząc do mikrofonu. Znając zasady, zaklaskałam razem z nim, patrząc na niego i udając dumny uśmiech, pamiętając, że kiedy jeden z tych samych organizatorów powiedział mu, że nie może mówić dłużej niż 10 minut, kazał mu się pierdolić i zatrudnił na jego miejsce bezpłatnego stażystę. Gdy kontynuował swoje przemówienie, zauważyłam w drzwiach zaniedbanego, brodatego mężczyznę. Za nim, po drugiej stronie ulicy, stała wysoka, ciemna postać. Szybko zwróciłam uwagę na brodatego mężczyznę, nie chcąc rozpoznać znajomej zjawy. Mężczyzna wydawał się prosić o jedzenie. Ochrona blokowała mu drogę, co zdenerwowało mężczyznę, który zaczął pluć na jednego z ochroniarzy. Moje spojrzenie przeniosło się na ojca, który szeptał słowa do mikrofonu pod marynarką. Po wydaniu rozkazu, mężczyzna został natychmiast potraktowany paralizatorem i zakryto mu usta, a strażnicy odciągnęli go od drzwi i, co najważniejsze, poza zasięg wzroku. Gdy strażnicy przeszli obok, zasłonili mi widok na ciemną postać, która zniknęła, gdy mężczyźni przeszli. Patrzyłam na to w niemym przerażeniu, zachowując uśmiech. Zerknęłam na ojca, który robił kolejną przerwę w swojej przemowie, wykorzystując siłę ciszy do podkreślenia swoich racji. Wiedziałam, że był świadkiem tej samej wymiany zdań co ja i w przeciwieństwie do moich załzawionych oczu, jego błyszczały z podekscytowania. Podobało mu się to. Dostroiłam się z powrotem do jego przemówienia. Chciałbym teraz zaprosić moją córkę do wygłoszenia przemówienia. Niedawno zainteresowała się urzędem publicznym. Nie zainteresowałam się. I pomyślałem, że to idealna okazja, by ją zaprezentować. Mol, proszę, możesz przemawiać. Powiedział, odsuwając się od mównicy i prowadząc mnie w jej kierunku, kładąc swoją mocną dłoń na moich plecach. Jego dotyk był dla mnie obcy, podobnie jak nowy pseudonim, którego użył, by udać głębszą relację ze mną dla publiczności. Wciąż trzęsąc się od tego, czego byłam świadkiem, po raz pierwszy spojrzałam w dół na przemówienie i zaczęłam czytać. Jestem taka dumna z mojego ojca. Zaczęłam, zastępując słowo tata. Niewiarygodne, kontynuowałam. Jeszcze kilka lat temu w tym kościele mieszkali włóczędzy. Zatrzymałam się zaskoczona, ale szybko kontynuowałam. A teraz mieści najlepszych i najzdolniejszych z naszego miasta, którzy świętują godność i dobroczynność. Przeczytałam słowa, przerwa na oklaski i łzy napłynęły mi do oczu, gdy z moich ust padły okrutne i nieszczere słowa mojego ojca. Dodałam. Oby zebrane dziś fundusze przyniosły jedzenie wielu głodnym rodzinom i niezbędną opiekę medyczną dzieciom, które jej potrzebują. Kolejny gest ze strony radnego, prawdziwego pasterza waszych interesów. Urwałam, gdy moje spojrzenie powędrowało do otwartych drzwi. Wspomniany brodaty mężczyzna powrócił, teraz zakrwawiony i nieprzytomny, wciągany do radiowozu. Sylwetka wróciła na swoje miejsce po drugiej stronie ulicy i obserwowała, jak mężczyzna jest ładowany do radiowozu. Poczułam, jak krew napływa mi do uszu. Przez lata pracowałam wbrew własnej woli, by utrzymać wizerunek ojca. Zaspokajałam jego potrzeby, by chronić siebie. I po co?
Przemoc nigdy nie ustała. Czułam się jak zwierzę w klatce za każdym razem, gdy ojciec otwierał piwo. Przeszłam lata terapii i wciąż widziałam rzeczy, których nie było, w tym ten cholerny cień, który wciąż widziałam przez otwarte drzwi. Teraz byłam świadkiem okrutnego pokazu przemocy, który był możliwy i aktywnie ukrywany przez mój własny współudział i chęć wypowiedzenia słów mojego ojca. Z gniewem ściskającym moją klatkę piersiową odwróciłam wzrok od scenariusza i spojrzałam w stronę tłumu, prychając oburzeniem. Chyba, że jesteś bezdomnym. W takim przypadku jedz gówno, albo nie jedz. Kogo to obchodzi? Oświadczyłam chwiejnym, ale rzeczowym głosem. Nas na pewno nie. Oto co zrobiliśmy z tym kościołem. Zaspokajał ważne potrzeby bezbronnej populacji. Mówiłam dalej, ale mikrofon został wyłączony. Ojciec spojrzał na mnie surowo i z wyraźnym zaskoczeniem. Energicznie opuściłam scenę i zobaczyłam, jak sylwetka znika za frontowymi drzwiami, które wciąż były uchylone. Mój ojciec podszedł do mikrofonu, aby naprawić szkody. Szczerze przepraszam za moją córkę. Jak wielu z was wie, nie zawsze jest zdrowa na umyśle. Czy mogę skierować waszą uwagę na bar po lewej stronie sceny? Po czym poszedł za mną. Nie wiedziałam, dokąd idę, ale lepiej, żeby to było szybko. Szlochałam ze strachu i wstydu przed ojcem i jego odczłowieczającym końcowym stwierdzeniem. Bez planu zbiegłam po schodach, chyba do piwnicy. Włączyłam światło, które zamigotało kilka razy, zanim rozświetliło zamgloną przestrzeń. Dolny poziom kościoła był zniszczony. Na opadającym suficie widać było wyraźne ślady zalania wodą, inwazji zwierząt i owadów oraz ogólnego zaniedbania. Całość cuchnęła dymem. Podłoga była zasypana śmieciami i pudłami, które nie zostały uprzątnięte od czasu eksmisji parafian z budynku. Widząc paczki ze zużytymi sterylnymi igłami, apteczkami pierwszej pomocy i zepsute jedzenie, zastanawiałam się, czy ktoś jeszcze wie, że nieskazitelna ekspozycja na piętrze opiera się na zepsutym fundamencie. Znajoma cienista postać stała naprzeciwko mnie. Wydawała się wyższa, zbyt wysoka, by być człowiekiem. Zamrugałam, a ona zniknęła. Mallory, co to kurwa było? Mój ojciec wypluł przez zaciśnięte zęby, ledwo powstrzymując głośność swoich słów. Złapał mnie za ramię i wbił okrutne spojrzenie w moje oczy. Poczułam dreszcz na kręgosłupie, sparaliżował mnie strach, a jego spojrzenie mnie unieruchomiło. Masz pojęcie, co ludzie sobie pomyślą? Kurwa, Mallory, czy moja pozycja nic dla ciebie nie znaczy? Płacę za całą tę twoją pieprzoną terapię, jedzenie, schronienie. Czego ty jeszcze, kurwa, chcesz? To niewiarygodne. Nie wiem, jak ty... Przerwał swoją tyradę, odwracając wzrok na kilka sekund. Spojrzał na mnie z głębokim poczuciem jasności na twarzy. Szybkość, z jaką przeszedł od niekontrolowanej wściekłości do pogodnego spokoju, zmroziła mi krew w żyłach. Moja córko, powiedział, a jego maniakalna natura ledwo przebijała się przez powierzchnię jego wymyślonego usposobienia. To był beznamiętny pokaz. W końcu jesteś taka jak ja. To prawie wstyd, że nikt cię już nigdy nie zobaczy. Uśmiechnął się, wyraźnie rozkoszując się groźbą, gdy mój wzrok zacieśnił się w sposób, w jaki robi się to, gdy wchodzi się w początkowe stadium szoku. Poczułam przyspieszone bicie serca, gdy ojciec sięgnął po ten sam mikrofon w swojej marynarce co wcześniej i wiedziałam, że mój los pacjentki jest przesądzony. Przygotowany do wydania rozkazu, mój ojciec zakrztusił się swoimi słowami, co było bardzo nietypowe.
Jego zwykłą charyzmę zastąpił strach? Nigdy wcześniej nie widziałam u niego takiego spojrzenia. Widząc w nim strach, poczułam chorą satysfakcję, ale szybko zastąpił ją strach, gdy zdałam sobie sprawę, że jego wzrok był utkwiony w odległym końcu pokoju, gdzie wcześniej widziałam wysoką postać. Spojrzałam, by zobaczyć, co przykuło jego uwagę. Czarne jak smoła stworzenie unosiło się w złowieszczym bezruchu. Było tak wysokie, że musiało garbić się w pasie pod wysokim na 3 metry sufitem. Było humanoidalne z nienaturalnie cienkimi rękoma i nogami, z których te pierwsze zwisały bezwładnie przed nim jak u modliszki. Pomimo tych cech, najwyraźniej nie była to natura biologiczna. Otaczała go szara, popielata mgła o silnym zapachu siarki. Nie było dowodów na to, że oddycha, a nawet, że tego potrzebuje. Jego twarz nie miała rysów, a jedynie porcelanową gładkość, podobną do manekina. Pomimo tego, że nie miała oczu, jej wzrok był wyraźnie utkwiony w moim ojcu, który równie mocno stał w miejscu, starając się zrozumieć piekielną istotę stojącą przed nim. Istota odwróciła głowę i spojrzała na mnie krótko. W jakiś sposób zrozumiałam, że mam pozwolenie na opuszczenie tego miejsca i poczułam impuls, by ruszyć żwawo w stronę schodów. Kiedy dotarłam do wejścia na schody, obejrzałam się za siebie. Byłam świadkiem pościgu pod kątem prostym do kierunku, w którym stwór zmierzał do mojego ojca. Patrzyłam, jak opuszcza ręce na ziemię. Gdy zaczął się czołgać, kpiąco przekrzywił głowę, ani razu nie spuszczając wzroku z ułomnego mężczyzny przed sobą. Poruszał się bezdźwięcznie, a jego popielata aura wypełniała piwnicę niczym krematorium. Mój ojciec rozpoczął daremny sprint w kierunku schodów, w moim kierunku. Spojrzałam w dół, gdy jego błagalne oczy spotkały się z moim apatycznym spojrzeniem. Płynnym ruchem, nie przerywając kroku do swojego pierwotnego celu, pozbawiona emocji istota jedynie podążyła wzrokiem za ruchem mojego ojca, wyciągnęła rękę i zacisnęła swoje długie palce wokół kostki ojca, jak pułapka na niedźwiedzie. Rozległ się chrzęst, gdy mój ojciec bezradnie wrzeszczał z bólu. Kryptyd poszedł w kierunku drzwi po drugiej stronie pokoju, ciągnąc za sobą mężczyznę o bladej twarzy, który desperacko próbował wyrwać się z jego uścisku. Podróż z jednego końca pokoju do drugiego wydawała się wiecznością. Kiedy w końcu znikał za drzwiami, zauważyłam, że martwica zaczęła pełzać po kończynach makiawelistycznego radnego miejskiego od miejsca kontaktu z ręką demona. Krzycząc, mój ojciec podjął ostatnią desperacką próbę uwolnienia się, czołgając się po drodze. Zanim jeszcze zniknął za framugą, jego kończyny w niemożliwy sposób zdawały się przechodzić rigor mortis, ale jego oczy wciąż gorączkowo szukały wybawienia, które nigdy nie nadeszło. Jak wiele pięknych rzeczy, które zniszczył, mój ojciec zniknął. Dziękuję za wysłuchanie mojego materiału i mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli chcesz pomóc rozwijać się mojemu kanałowi, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyłożyć się do rozwoju mojego kanału, możesz sprawdzić dostępne opcje oraz bonusy wspierania mojego kanału w serwisie YouTube. Jeżeli piszesz creepypasty lub chcesz podesłać mi jakąś, którą chciałbyś, abym przeczytał, możesz to zrobić poprzez wysłanie mi jej w mailu, który jest podany w opisie, lub poprzez mój serwer Discord. Dziękuję za poświęcony mi czas i do usłyszenia w kolejnych opowieściach.